Filip Szewczyk, wygrywacie dzisiaj. Jak ocenisz to spotkanie? Bardzo trudne spotkanie. Wygrywamy jedną bramką. Do przerwy prowadzimy 2-0. Mogliśmy już przeciwnika skończyć na początku drugiej połowy. Zabrakło nam trochę szczęścia, wykończenia, czy ja, czy tam brakowało ostatniego podania. No ale najważniejsze są 3 punkty. Strzeliłeś jedną z bramek, ale drugiej się nie udało strzelić, bo karnego sędzia nie gwiznął. Był ten rzut karny? Moim zdaniem był rzut karny. Jeszcze poproszę trenera, żeby mi zgrał mecz i zobaczymy, czy był kontakt. Ja czułem nogę przeciwnika i się przewróciłem, a że dostałem za to żółtą kartkę, to z tym się nie zgadzam. Ponownie był trudny to mecz dla was, bo tak jak mówiłeś mi przed meczem, że z takimi drużynami gra się trudno, no i to było widać na boisku. Tak, Lęborg jeszcze walczy tutaj o utrzymanie, więc wiedzieliśmy, że to jest dla nich bardzo ważny mecz. No i gdy złapali kontakt, byli blisko, żeby dogonić nas i żeby był remis. Teraz Kościan, macie już rozpracowanego tego rywala? Teraz mamy jeszcze poniedziałek i wtorek, żeby przeanalizować tego rywala. Na razie skupiliśmy się na dzisiejszym meczu. No i te 2 dni mamy, żeby się przygotować do meczu pucharowego. To będzie trudny mecz pucharowy? Tak, bo jak wiemy, w półfinale dostaje ta drużyna wolny los i od razu przechodzi do finału, a każdy w finale chce zagrać.